nie wiem, ta strona. Nie, dobra. Nazywam się Kubicki Jarosław. Mam 26 lat. Prawie. Występuję na pozycji środkowego pomocnika. Dla kolegów z boiska jestem Kepsi. Dlaczego piłka nożna? Odkąd pamiętam, po prostu zawsze wchodziłem na boisko po szkole. Zawsze wchodziłem na boisko i tylko praktycznie grałem w piłkę, brałem piłkę ze sobą wszędzie, także to jest to, co kocham, można powiedzieć. Mój pierwszy kontakt z piłką nożną, no, myślę, że od urodzenia to już gdzieś tam piłki miałem małe, duże, różne, ale tak pamiętam, że na trening przyszedłem w trzeciej klasie podstawówki chyba. Mój pierwszy zespół Zagłębie Lubin, mój ulubiony zespół poza Lechią. Również to, no oczywiście Lechia i Zagłębie Lubin też, bo stamtąd jestem, kibicuję im i właśnie Lechi. Mój piłkarski idol to, teraz był nim ostatnio Iniesta. Jak byłem mały i jeszcze grałem na napastniku, można powiedzieć, to Thierry Henry. Mecz piłki nożnej, który mimo upływu lat mam w głowie, to był mój mecz z Partizanem Belgrad, jak graliśmy w Zagłębie Lubin Partizan Belgrad w europejskich pucharach. Najpierw u nich było 0-0, potem graliśmy jeszcze z czerwoną kartką. Potem w drugim meczu wygraliśmy w karnych, dogrywka karnej i wygraliśmy. Mój największy sukces to, myślę, że trzecie miejsce z Lechią Gdańsk razem z Pucharem Polski i trzecie miejsce z Zagłębiem. Oczywiście jeszcze awans do Ekstraklasy, jak w pierwszej lidze byłem. Część druga, czyli poza boiskiem. Na co dzień interesuję się też piłką nożną i nie wiem, rodziną moją najbardziej. Zawsze gdzieś tam mam kontakt z całą moją rodziną. Lubię też grać na PlayStation. Ulubiona książka. Nie wiem, czy mam ulubione książki. Ulubiony film. O, ciężko by było wymienić, bo mam dużo też ulubionych filmów. Naprawdę. Lubię po prostu oglądać filmy, seriale, także ciężko mi było wybrać jeden tytuł. Ulubiona piosenka wykonawca? Nie mam piosenki ani wykonawcy ulubionego. Moje rodzinne miasto to Lubin. Proste. Tu się nie pomylę. Najpiękniejsze wspomnienie związane z piłką nożną to myślę, że zdobycie Pucharu Polski i to trzecie miejsce, chociaż myślę, że Puchar Polski to było takie większe coś. Super sprawa i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszyło. W przerwie pomiędzy sezonami na pewno odpoczywam, przyjeżdżam do rodzinnego domu. Tam spędzam czas z najbliższymi, z całą rodziną. Praktycznie spotykam się z przyjaciółmi, jeśli można, jeśli mam trochę więcej czasu. No i odpoczywam, jeździmy na wakacje. Ulubione pozapiłkarskie hobby. No to myślę, że spędzanie czasu z rodziną to najwięcej czasu mi zajmuje też jako hobby. Lubię też, jak powiedziałem wcześniej, grać na PlayStation i lubię jeszcze jeść. To jest też takie moje hobby, można powiedzieć. Najlepszy kumpel w szatni. W szatni której? Bo, czy w naszej, czy w innej? Myślę, że z wieloma osobami dobry kontakt i myślę, że Michał Nalepa, Bartek Kopacz, Rafał Pietrzak, Zwolak jeszcze i z Maciek Gajos, Mario Malocza, z Latan, no wszyscy można powiedzieć, także nie ma tutaj tak, że z jakąś osobą gdzieś tam nie mamy jakiegokolwiek kontaktu, a jeszcze spoza to Dominik Chładno z Zagłębia, pozdrawiam bardzo. Dobra, nie mam tyle czasu, chociaż zegarka nawet nie wziąłem, to nie mogę powiedzieć. Ulubione miejsce w Gdańsku, myślę, że jest to mój dom i stadion i być może plaża. Lubię też chodzić do Galerii Forum, jak jestem po drodze gdzieś tam na Starówce. Dziękuję, pozdrawiam.